Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj, jak widzicie, za mną tutaj taki sprzęt troszeczkę też do nagrywania audio, a to właśnie między innymi dlatego, że już no, nie tylko dajemy do telewizji, ale również do różnych rozgłośni radiowych nasze materiały. A tak przy okazji chciałem powiedzieć, że nasz projekt Alpha One już naprawdę ruszył z kopyta. Już weszliśmy do studia i nagrania się właśnie rozpoczęły. Również niedługo przystąpimy do nagrywania spotu. Macie tam na Facebooku naszą zachętę do wzięcia udziału w castingu, żeby się zgłaszać. Piszcie na maila. Również możecie nas wspierać. Macie tutaj numer konta. Także myślę, że nasz projekt powolutku, z Bożą pomocą ruszy do przodu. A teraz zaczynamy może od tego, co dzisiaj jest takie najbardziej na topie. Mianowicie, czy koalicja się rozpadnie, czy też przetrwa. Tego nikt nie wie. Dzisiaj minister Marek Suski powiedział w jednej z rozgłośni radiowych właśnie, że no, koalicja przestała właśnie istnieć. No nie wiem, czy przestała, no ale powiem Państwu tak. Okazało się, że jakby autorami całego zamieszania są ludzie od pana ministra Ziobry. Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to troszeczkę, ponieważ oni z jednej strony, jak się okazało teraz, zgłosili pewne poprawki do ustawy, nazwijmy to tak, amnestyjnej, która miała za zadanie, według przekazów medialnych, uniewinniać wszystkich urzędników, którzy popełnili jakiekolwiek przestępstwa w czasie pandemii, w czasie COVID-u w Polsce. No potem się okazało, że to nie do końca jest prawdą, że to nawet nie jest nowa ustawa, a nowelizacja ustawy i że to jest właściwie tylko rozszerzenie pewnego zakresu działania tej starej ustawy. I nie chodzi tutaj o przestępstwa osobiste, jakieś, krótko mówiąc, kradzieże, tylko na przykład chodzi o to, że jeżeli czyjś zakres obowiązków nie przewidywał pomocy na przykład przy COVID-zie czy przy tego typu nadzwyczajnych sprawach, a on się zaangażował, czy jakiś urząd pomógł coś, no bo po prostu trzeba było to zrobić i po prostu ktoś na zasadzie zwykłej dojrzałości ogarnął temat i przyszedł, pomógł, zrobił coś, czy udzielił jakichś funduszy, bo to głównie o to chodzi. No i tutaj chodzi o to, żeby tacy ludzie nie byli karani. Sami ziobrzyści jakby ten przepis zgłosili. No a później okazało się, że jednak po wczorajszym dniu, po wczorajszym głosowaniu, dzisiaj rano wystąpili i powiedzieli, że no nie mogą tego poprzeć, bo coś tam. No i zaczęła się walka, tak? Proszę Państwa, no jeszcze będę ten temat dla Was drążył, ale powiem Wam jedną rzecz. Ja serce mam po prawej stronie, ale przestaje mi się podobać coś takiego jak na przykład interes własny partyjny. Bo ja rozumiem, że może pan Ziobro chciał coś ugrać, bo słuchajcie, no widmo, że tak powiem, zmian jest bardzo mocne, ponieważ no, rekonstrukcja rządu się zbliża, PiS chce oszczędzać, więc chce likwidować ministerstwa, a więc likwidować synekury. Wiadomo, że nikt nie będzie oszczędzał na sobie, przynajmniej nie żaden taki, jak to się mówi, polityk z pierwszej ligi, no więc oszczędza na innych, w związku z czym no, poszkodowanymi są zarówno pan Ziobro, jak i pan Gowin, ale ku mojemu zaskoczeniu pan Gowin w tym momencie siedzi cichutko, może nie tak do końca, bo on się wstrzymał od głosowania nad tą ustawą, ale moi drodzy, no nie rozrabia póki co. Nie przystępuje też do żadnych dziwnych koalicji, jaką tam proponował Budka. To samo zresztą zrobili posłowie pana Ziobry, że oni po prostu no, nie przystępują na razie do żadnych dziwnych koalicji, bo już to opozycja zwietrzyła swój interes.
No tylko tyle, że proszę Państwa, no okej, dobrze, w porządku, no nawet jeśli ten PiS odpukać straciłby władzę, no to nasza opozycja obecna nie jest w żadnym wypadku gotowa do tego, żeby, że tak powiem, przejąć w pełni władzę. Rozumiecie Państwo? Nasza opozycja po prostu się do tego na dzień dzisiejszy nie nadaje. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast po prostu, no muszę Państwu powiedzieć, że jestem zaskoczony tym, co się dzieje. Bo tak naprawdę ustawa futerkowa moim zdaniem nie jest przyczynkiem do tego, żeby ta koalicja się rozpadła. Wiem, że na pewno będą jacyś posłowie ukarani przez prezesa. Już z tego, co wiem, to są zawieszeni. No ale proszę Państwa, no nie oszukujmy się. Cała sytuacja jest dziwna, naprawdę dziwna. Osobiście sądzę, że koalicja się nie rozpadnie, ale jest to taka, myślę, pierwsza poważna turbulencja, która wyszła na wierzch. Pewnie się zapytacie, czy boję się tego, co się stanie po rozpadzie koalicji. Tak, trochę się boję. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, no cóż, może rządy Prawa i Sprawiedliwości nie są idealne, może nie są one jakieś też wybitne, ale proszę Państwa, w porównaniu z tym, co było 8 lat temu, powiedzmy, czy 7, kiedy rządziła Platforma, to nie, to ja nie chcę powrotu tych czasów. I tego się właśnie boję. Boję się właśnie, że ta koalicja się może rozpaść i że po prostu, no, potem może być jeszcze gorzej. A nie daj Boże, żeby opozycja obecna przejęła władzę, bo oni rozkradną Polskę już całkowicie na amen, do zera nie będzie czego zbierać z naszego kraju. Oni już całkowicie nas oddadzą Niemcom, prawda, tam całej Unii, a Timmermans to tu będzie królował, po prostu będzie chodził i po prostu, że tak powiem, się pysznił jak paw. Moi drodzy, ja uważam, że naprawdę przy wszystkich krytycznych uwagach w stosunku do rządu, do rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak wiecie doskonale, poważnie rozważam podanie do prokuratury jednego z ministrów, który totalnie nie nadzoruje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i po prostu tam to się dzieje, co się tylko żywnie podoba komu, prawda? Kradną na prawo i lewo, więc może tutaj by się też zajęli. Natomiast no powiem wam szczerze, no zastanawiam się, no mimo wszystko martwię się, żeby ta koalicja się, jaka jest, taka jest, bidna, ale jednak po prostu jest i żeby ona trwała, bo mimo wszystko, pomimo tych wszystkich wad, jednak jednak mimo wszystko jest lepiej. Zwłaszcza, że kryzys najprawdopodobniej jest przed nami, bo wszyscy mówią, nie, już po kryzysie, już minęliśmy górkę. No, obawiam się, że nie, ale oby, prawda? Więc dlatego mówię, martwię się tym, co się dzieje w tej chwili w polskim rządzie, chociaż jestem zdania, że rzeczywiście paru ministrów trzeba wymienić, i to jak najszybciej. No cóż, trochę dzisiaj tak bez ładu i składu do Was mówię, ale też troszeczkę mówię na spontana. Natomiast pytacie się mnie też, o co chodzi konkretnie w tych ustawach. No słuchajcie, jeśli chodzi o ustawę, nazwijmy to futerkową, no to tam jest generalnie bardzo dużo zmian in plus. Na przykład, no, będą podwyższone kary dla ludzi, którzy katują zwierzęta, czyli na przykład głodzą je albo biją bardzo jakoś tam mocno i tak dalej. Nie szanują ich. Ja powiem wam wprost, ja uważam, że tak, że powinny te kary być zwiększone, ponieważ nie chcesz stać cię na psa, to go nie bierz ze schroniska, czy nie bierz go tam od kogoś, prawda, czy nie kupuj. Jak uważasz, że nie będzie cię stać na utrzymanie większej liczby zwierząt, psów, nie wiem, czy kotów, to wysterylizuj kotkę, czy suczkę, prawda, bo w tych przypadkach najczęściej, że tak powiem, tutaj się dzieją złe rzeczy. Czy na przykład zamiast zostawiać w lesie na smyczy, co jest najgorsze, oddaj do schroniska. Bo wiecie, to jest tak, że jak pół biedy, jak puści zwierzę wolno, to zwierzę sobie jeszcze jakąś pokarm znajdzie, trochę pobiega na dziko, coś tam jakiegoś, nie wiem, gołębia, coś upoluje i przeżyje. Ale jeżeli po prostu taki oprawca, bo tak to powiem, uwiąże zwierzę na smyczy,
Tak, że to zwierzę nie będzie mogło właśnie z pokarmu sobie zdobyć, albo po prostu, no, to wskazuje je na śmierć, po pierwsze głodową, po drugie, no, być może, że jakieś dzikie zwierzęta, to zwierzątko, psa, kotka, nie wiem, coś tam jeszcze, prawda, uwiązanego na tej smyczy do drzewa, po prostu rozszarpie, mówić, ono i tak zginie śmiercią bardzo bolesną. I na to nie ma zgody i takich ludzi trzeba karać. Bo to jest nieludzkie rzeczywiście. I tutaj pan Kaczyński jak najbardziej ma rację, że na takie działanie nie ma zgody. I tyle. Jeśli chodzi o kwestię tych norek, no słuchajcie, ja się na tym nie znam dokładnie, więc nie będę się wypowiadał, no ale uważam, że może jednak warto byłoby te norki zostawić, tak? No, no nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Nie potrafię wam na to pytanie odpowiedzieć. No i kwestia trzecia. Pytacie się o opozycję. Co opozycja powinna zrobić? Państwa, opozycja kolejny raz dała się podejść. To, co wam mówiłem w poprzednim felietonie. Że jeżeli opozycja nie zagłosowałaby za tą ustawą, no to po prostu naraziłaby się swoim ekozwolennikom, że nie głosują w jedynie słusznej sprawie, jaką PiS do tej pory wymyślił, bo tak by był komentarz. Taki. No, a jakby, że tak powiem, jak zagłosowała, jak PiS chciałby, no to, że dała się ograć PiSowi. I tak źle, i tak niedobrze, rozumiecie? Więc dlatego ja uważam, że no, mimo wszystko, pomimo tego, że jest zawirowanie w koalicji, że się dużo niezbyt dobrych rzeczy dzieje przy okazji, to jednak mimo wszystko opozycja i tak jest bardziej rozbita niż obecna koalicja i tak po prostu z tego nie będzie potrafiła skorzystać. Nawet takie sępy jak Budka, czy inni, czy Schetyna, niestety nie złowią, nie wiem, niestety, może stety, nawet dla Polski to stety, że nie złowią żadnej rybki w tym stawie. No, mam nadzieję tylko, że znowu uda się tym koalicjantom z prawicy dogadać, że jednak się nie rozpadną, no bo mimo wszystko jednak ich rządy, pomimo swoich wad, o których wam już mówiłem, to jednak i tak są o niebo lepsze od tego, co było. Trochę nieskładnie, tak troszeczkę na spontana, bez przygotowania, no ale słuchajcie, życie zaskakuje i miałem dla was przygotowane trochę inne tematy, ale tutaj trzeba było szybko reagować, także wybaczcie mi takie mówienie, taką mowę bez ładu i składu troszeczkę, no ale wiecie, spontan to jest spontan. Jeszcze raz was proszę o wsparcie dla projektu Alpha One. Prosimy was o to, bo pamiętajcie, prawda powinna być ujawniona bez względu na cenę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam do wspierania naszej telewizji, naszego projektu. Na koniec tutaj macie numer konta. I do zobaczenia w następnym felietonie. Pozdrawiam was i trzymajcie się. Nie dajcie się, prawda ma zwyciężyć.